Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba, Żaneta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli oglądaliście mój ostatni odcinek, to wiecie, że nareszcie dorwałam pocztówki, które w bardzo, bardzo trafny sposób przedstawiają różnicę pomiędzy Tel Awiwem a Jerozolimą. W ostatnim filmie omówiliśmy sobie ten temat, czyli psiecko czy dziecko, a dzisiaj mamy taki temat. Religia i pieniądze. Zgadnijcie, które miasto z czym jest związane. Odpowiedź jest bardzo prosta. Tel Awiw, Jerozolima. Dowiedzmy się w dzisiejszym filmie, co nakręca ludzi w tych dwóch miastach i co spędza im czasami nawet sens powiek. Zanim jednak zaczniemy, już teraz możecie polajkować to wideo, zasubskrybować mój kanał klikając w dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Możecie też mój kanał wesprzeć. Pierwsza rzecz to możecie zostawić napiwek. Na dole będzie taki przycisk wesprzyj, podziękuj. Możecie tam zostawić jednorazową, dowolną kwotę. Bardzo, bardzo Wam za wszystkie takie napiwki dziękuję. Druga rzecz, którą możecie zrobić, to bardzo proszę udostępnijcie ten film na swoich social mediach, udostępnijcie go do swoich znajomych, którzy być może interesują się tematem Izraela, bo niestety zasięgi filmów o tematyce izraelskiej w tym momencie, delikatnie rzecz ujmując, nie są najlepsze. Jeżeli byście chcieli sobie takie pocztówki zakupić, to zostawię też link w opisie pod filmem. To nie jest sponsorowane, nie mam z nimi nic do czynienia, z twórcami i twórczyniami tych pocztówek, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajny suwenir, taki bardzo specyficzny dla osób, które szukają czegoś, co jest graficznie ładne, plus czegoś, co tak dogłębnie analizuje różnice pomiędzy krajem Tel Awiwu, jak to mówimy, Medinat Tel Awiw, i samą Jerozolimą. W tym odcinku zaczniemy sobie od Jerozolimy. Jerozolima i religia. Jerozolima to jest najbardziej święte, jedne z najbardziej świętych miejsc dla trzech głównych religii monoteistycznych. Dla chrześcijan, dla Żydów i dla muzułmanów. W Jerozolimie znajduje się jedno z najważniejszych miejsc w Ziemi Świętej w religii chrześcijańskiej – Bazylika Grobu Świętego. Kościół ten zbudowany jest wokół dwóch niesamowitych miejsc – Kalwarii, czyli Golgoty, miejsca ukrzyżowania Jezusa, i niżej w kościele, w innym miejscu, są pozostałości grobowca, w którym, jak się przypuszcza, Jezus został pochowany i zmartwychwstał. Na Starym Mieście wyznaczona jest Via Dolorosa, czyli Droga Krzyżowa. Zarówno dzielnica chrześcijańska, jak i ormiańska usiane są pięknymi klasztorami, kościołami i seminariami. Wschodnia Jerozolima jest miejscem, gdzie wierzący chrześcijanie znajdą swoje miejsca święte, swoje miejsca kultu. Na przykład miejsce w niebo wstąpienia, Góra Oliwna, Ogród Getsemane oraz Kościół Wszystkich Narodów. Dla najstarszej z tych trzech głównych religii, dla judaizmu, najważniejszym miejscem w Jerozolimie jest Ściana Płaczu. Dla muzułmanów Jerozolima jest drugim pod względem ważności i świętości miastem, miejscem zaraz po Mekce. Na wzgórzu świątynnym, znanym również jako Al-Haram, Al-Sharif, znajduje się kopuła na skale, czyli meczet Al-Aqsa. Jest to jedno z najświętszych miejsc w islamie. Ten meczet jest także najstarszym zachowanym dziełem architektury islamskiej na świecie. Jeżeli popatrzymy sobie na populację Jerozolimy, to zobaczymy, że 38% ludności to Arabowie muzułmanie. To czyni Jerozolimę najbardziej zróżnicowanym pod względem religii miejscem w Izraelu. Większość populacji muzułmańskiej mieszka w Jerozolimie Wschodniej, która jest połączona z resztą miasta, ze Starym Miastem, Bramą Damaceńską. Jeżeli policzymy sobie wszystkie miejsca kultu tych trzech głównych religii, to w Jerozolimie znajduje się około 50 kościołów chrześcijańskich, 33 meczety i 300 synagog. Same Stare Miasto w Jerozolimie jest podzielone na cztery części. Jest część muzułmańska, arabska, jest część ormiańska, jest część żydowska oraz chrześcijańska. Ciekawostka, jeżeli chodzi o jedzenie, 90% restauracji w Jerozolimie jest koszerna, czyli przestrzegają zasad kaszrutu oraz są zamknięte podczas szabatu.
W Tel Awiwie jest to tylko 49%. W przeciągu ostatnich lat żydowska populacja Jerozolimy staje się coraz bardziej i bardziej religijna. 35% Żydów jerozolimskich są to Haredim, czyli to są Żydzi ultraortodoksyjni. 25% są to Żydzi praktykujący, a tylko 18% Żydów w Jerozolimie deklaruje się jako osoby niereligijne, niepraktykujące. Tutaj dorwałam też bardzo fajną statystykę, no i zobaczmy sobie. To są dane z roku 2019 do 2021. Brane jest pod uwagę ponad 322 tysiące żydowskich mieszkańców Jerozolimy w wieku od 20 lat wzwyż. Tutaj 19% zadeklarowało się jako świeccy, 25% jako tradycyjni, 20% jako praktykujący, 35% identyfikuje się jako haredim. Weźmy tutaj też pod uwagę, że przepytano osoby 20+. Jeżeli policzylibyśmy jeszcze tutaj osoby poniżej 20 roku życia, to populacja haredim w Jerozolimie wynosiłaby 48%. Porównajmy sobie to z innymi miastami. Żydzi praktykujący. Jerozolima 20%, 7% w Haifie, 4% w Tel Awiwie i 11% w całym Izraelu. Haredim, ultraortodoksi, 35% w Jerozolimie, ale 1% w Tel Awiwie, 4% w Haifie i 10% w całym Izraelu. Jeżeli chodzi o pieniądze, najlepiej dofinansowanym miejscem religijnym w Izraelu jest oczywiście Ściana Płaczu. W 2021 roku otrzymała grant w wysokości 54 milionów szekli, więc to będzie takie około 56 milionów złotych. Jeżeli już zaczęliśmy temat pieniędzy, to przenosimy się do stolicy pieniądza, czyli Tel Awiwu. Tel Awiw słynie przede wszystkim z branży high-tech. Już chyba znudziliście się, jeżeli nie oglądacie, że powtarzam cały czas high-tech, high-tech, Tel Awiw, Tel Awiw. Ale tak jest. Sam Izrael jest docelowym miejscem różnych inwestorów, ale Tel Awiw jest takim jakby główną stolicą po prostu biznesu. I te high-techy są rozrzucone po całym mieście. Każda z dzielnic, gdzie takie biura, biurowce, kompleksy się znajdują, ma taki swój osobisty charakter. Mamy tutaj na przykład Ramat Hahayal, to jest wschodnia część Tel Awiwu. To jest bardzo nowoczesna dzielnica z wieloma biurowcami. Można powiedzieć, że jest dość daleko od centrum na izraelskie standardy, ale na nasze tak daleko nie jest, bo Tel Awiw jest mały ogólnie. Ramat Hahayal powstał w przeciągu ostatnich 10 lat, mniej więcej, dlatego, że w mieście przestało być wystarczająco ilość miejsca na te wszystkie biurowce, plus ceny oczywiście. W centrum jest dużo drożej. Przez to, że w Ramat Hahayal jest tak dużo biur, otworzyło się tam też bardzo, bardzo wiele super dobrych restauracji. Na wysokim poziomie, serwujących naprawdę dobre jedzenie, więc poza tygodniem pracy, w weekend, ludzie bardzo często tam jeżdżą po prostu do knajp. Jeżeli chodzi o centrum miasta i dzielnicę tak zwanego White City, tam miejsce, metraż jest po prostu na wagę złota. Najczęściej w samym centrum rozwijają się startupy, które wynajmują parę pokoi na przykład w biurowcach, nie mają całego swojego biurowca, bo po prostu na takie rzeczy nie ma miejsca, plus ceny są absolutnie zaporowe. No ale wiadomo, te startupy, gdzie ludzie są młodzi, dynamiczni, dają im poczucie właśnie pracowania w centrum miasta, które cały czas tętni życiem i ma to taki swój specyficzny vibe. Centrum Tel Awiwu i startupy i populacja Tel Awiwu ogólnie to jest taki ekosystem, powiedziałabym, takie uniwersum Tel Awiwskiego high-techu. Jeżeli popatrzymy sobie na południe miasta, no to Florentin in Montefiore, tam się też rozwijają biurowce, które goszczą coraz to nowsze firmy high-techowe. Tam jest trochę taniej i dlatego to jest dość atrakcyjna oferta dla
firm, które chcą właśnie zaoszczędzić na powierzchni biurowej, która jest złotem, ale przypuszczam, że za jakieś kilka lat, o ile nie szybciej, ceny będą na dość podobnym poziomie. High-tech, high-tech, znowu Wam powiem, Tel Awiw jest miejscem, jest domem dla co piątego startupu, który staje się jednorożcem. W 2022 roku na przykład startupy w Izraelu zebrały zawrotną kwotę finansowania 1,7 miliarda szekli. Porównując Tel Awiw do innych takich głównych miast na świecie, gdzie toczy się biznes technologiczny, to na przykład od 2018 roku w Tel Awiwie liczba startupów wzrosła 3,5 raza, co jest więcej niż na przykład w Nowym Jorku, Pekinie, Londynie czy Paryżu. Tel Awiw jednak to nie tylko high-tech, są tu również banki, dużo innych różnych firm, których właśnie przyciągnęło ta lokalizacja. Oczywiście nie można zapominać tutaj o branży spożywczej, branży restauracyjnej, która wydaje mi się najbardziej rozwinięta, jaką widziałam. Knajpy są zawsze, zawsze pełne. Jeżeli chodzi, wiecie, też o takie typowe konsumpcjonistyczne rzeczy, jak zakupy i tak dalej, no to oczywiście też Tel Awiw. W Tel Awiwie jest chyba największa ilość takich centrów handlowych, plus w Tel Awiwie jest centrum handlowe Ramat Aviv, gdzie mieszczą się marki luksusowe i do Louis Vuitton zawsze jest kolejka. Zawsze, więc ludzie skądś mają pieniądze i właśnie to jest jedyne miejsce, gdzie niektóre z tych marek mają swoje sklepy w Izraelu. Tel Awiw jest też siedzibą Izraelskiego Instytutu Eksportu i jedynej izraelskiej giełdy papierów wartościowych, Tel Awiw Stock Exchange, czyli po prostu w skrócie TASE. Lokalny handel papierami wartościowymi rozpoczął się w 1930 roku już. Prekursorem giełdy było Biuro Wymiany Papierów Wartościowych założone w 1935 roku przez Anglo-Palestine Bank, który przekształcił się w obecny Bank Leumi. Tel Awiw ma 13% ze wszystkich izraelskich miejsc, 13% miejsc pracy. Jeżeli chodzi na przykład o sektor bankowy, to już połowa ludzi z tego sektora pracuje w Tel Awiwie. Przychód Izraelczyków z Tel Awiwu jest średnio o 14% wyższy niż przychód Izraelczyków z innych miejscowości. Zgodnie z informacjami władz miejskich, poziom bezrobocia w Tel Awiwie wynosi 6,9%, a przeciętny dochód jest 20% wyższy od średniej krajowej. Tel Awiw jest też siedzibą dla ludzi ultrabogatych. 1 na 10 mieszkańców Tel Awiwu jest milionerem. Ponad 2000 osób w Tel Awiwie ma majątek, który przekracza 10 milionów dolarów. 118 osób ma majątek przekraczający 100 milionów dolarów. Jest tutaj także 12 miliarderów. Tych najmniejszych rybek, milionerów, w Tel Awiwie jest ponad 42 tysiące. Tel Awiw jest drugim najbogatszym miastem na Bliskim Wschodzie, zaraz po Dubaju. Trzecie miejsce zajęło Abu Dhabi, czwarte Doha i piąte Riyad. W 2017 średni dochód na gospodarstwo domowe w Tel Awiwie to było 24 410 szekli brutto, więc powiedzmy sobie około 26 tysięcy złotych. Najbardziej bogatą dzielnicą w Izraelu jest oczywiście dzielnica, która znajduje się w Tel Awiwie. Na północnym Tel Awiwie jest to Tzameret Park. I możecie sobie pomyśleć, że to roztacza taką wspaniałą wizję bogactwa dla wszystkich. Nie. Jest bardzo duża przepaść pomiędzy ludźmi najbogatszymi, a ludźmi, którzy są, powiedzmy sobie, w tarapatach i w gorszej sytuacji finansowej. Również jest tutaj duży problem z nieruchomościami, a raczej z ich cenami. W Izraelu 67% ludzi są właścicielami nieruchomości, w Tel Awiwie to jest tylko 47%.
W latach 2011-2020 przeciętna cena mieszkania w Tel Awiwie wzrosła o 50%. W innych dużych izraelskich miastach to było mniej więcej 32%. Średnia cena mieszkania w Tel Awiwie to ponad 3 miliony szekli, podczas gdy średnia Izraela ogólnie to jest 1,7 miliona szekli. Niestety, 3-4-pokojowe mieszkania w Tel Awiwie, nieważne czy są one w nowym budownictwie, czy w blokach naprawdę bardzo starych, takie mieszkania są poza zasięgiem większości ludzi mieszkających tutaj. Mieszkania większe, na przykład 5-pokojowe, są dostępne tylko dla małego procenta najbogatszych ludzi. I teraz tak. Jeżeli chcielibyście wziąć kredyt hipoteczny tutaj i powiedzmy sobie nie macie mieszkania po babci z Tel Awiwu, to wasze gospodarstwo domowe musi mieć mniej więcej przychód 52 tysięcy szekli miesięcznie, czyli około 55 tysięcy złotych. Jest to trzykrotność średniego dochodu na gospodarstwo domowe w Izraelu. Ile więc tak naprawdę potrzeba pieniędzy, żeby można tutaj żyć? Średnio gospodarstwa domowe wydają co miesiąc 18 tysięcy szekli. To jest 114% średniej krajowej. Na jedną osobę trzeba wydać około 9,2 tysiąca szekli na miesiąc przynajmniej. Jest to 1,5 średniej krajowej. Więc w Tel Awiwie pieniądze są. Tak, niestety nie w naszych kieszeniach, ale zdecydowanie pieniądze to jest coś, co ludzi tutaj nakręca i o czym ludzie myślą w tak dużym stopniu, prawdopodobnie jak ludzie w Jerozolimie myślą o religii. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, bo to już by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, w którym miejscu w Tel Awiwie czy w Jerozolimie Wy byście się odnaleźli lepiej. A jeżeli dotrwaliście do samego końca, zachęcam Was, żebyście zostawili na dole komentarz Shalom. Koniecznie polajkujcie to wideo. Możecie je udostępnić na swoich social mediach. Koniecznie musicie zasubskrybować mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Możecie też, jeżeli podoba Wam się to, co robię na YouTubie, wesprzeć mój kanał. Na dole będzie przycisk podziękuj, wesprzyj. Możecie tam wpłacić jednorazowo dowolną kwotę i za wszystkie kwoty bardzo, bardzo Wam dziękuję. Pomimo uciętych zasięgów na moim kanale, widzę, że powoli rośnie liczba subskrybentów i przy dobrych wiatrach niedługo będzie nas tutaj 6 tysięcy. Chciałabym uczcić jakoś te 6 tysięcy i zrobić Q&A. Bardzo proszę, zostawcie mi na dole też komentarze z pytaniami, jeżeli jakieś macie. A ja bardzo chętnie na te pytania odpowiem w jednym z kolejnych filmów. Dziękuję jeszcze raz Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!